Mija właśnie czwarta rocznica przedwczesnej i tragicznej śmierci Piotra Woźniaka, staraka, męża Agnieszki Woźniak, starak. 18 sierpnia 2019 roku. OK. 4 nad ranem policja odebrała zgłoszenie, że po jeziorze Kisajno pływa motorówka. Należała do Piotra Woźniaka, staraka. Rozpoczęły się wielkie poszukiwania. Wkrótce media w całym kraju relacjonowały każdy krok służb z miejsca zdarzenia. Po kilku dniach podano informację, że producent filmowy nie żyje, płynąc w nocy motorówką, wypadł z niej podczas ostrego skrętu. Jak się jednak okazuje, początki ich miłości nie były usłane różami i choć w show, biznesie uchodzili za zgraną parę, łatwo nie mieli. Agnieszka i Piotr poznali się na imprezie, zaczęli się spotykać, a z czasem pojawiła się miłość. Potem wszystko wydarzyło się szybko, zaręczyny i wielki ślub jak z bajki. Jak jednak się okazuje, Piotr musiał się postarać, by zdobyć serce wybranki, a wszystko za sprawą jej matki. Moja mama na początku powiedziała: Dziecko, uważaj, to jest playboy, milioner, ugania się za celebrytkami, nie ma się co dziwić, jest jednaczką. Rodzice chcieli ją chronić. Dziś wiemy, że te obawy nie były zasadne, a Agnieszka i Piotr tworzyli parę niemal idealną. Mało tego, Matka prezenterki pokochała zięcia miłością wielką i czystą. Zobacz też.